Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Majza, bezpartyjny, radny wojewódzki, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie naszych słuchaczy. I wyjątkowo nie prosto z Warszawy. Nie, w Warszawie byłem w zeszłym tygodniu, we wtorek. Mieliśmy bardzo ważne spotkanie. Media społecznościowe doniosły, dlatego wiedziałem, że był pan w poprzednim tygodniu, a nie wczoraj na przykład. No, dokładnie, tak, już taka nasza tradycja, że zawsze jak odwiedzałem pana redaktora na pana redaktora zaproszenie, to z reguły byłem prosto z Warszawy. Teraz mamy tydzień opóźnienia w stosunku do tej wizyty w Warszawie, ale oczywiście spotkanie w Warszawie niezwykle udane, poruszonych wiele ważnych spraw, także po raz kolejny mogę potwierdzić, bezpartyjni na pewno będą listą ogólnopolską i liczącą się alternatywą już w najbliższych wyborach samorządowych. Alternatywą oczywiście dla partii politycznych i taką prawdziwą, dobrą zmianą, nie tylko udawaną. Teraz wszystko będzie się kręcić już tylko i wyłącznie wokół wyborów? Panie redaktorze, ja wielokrotnie również o tym mówiłem, że swoim wyborcom już w czasie kampanii wyborczej, poprzedniej kampanii wyborczej, obiecywałem, że będę najbardziej pracowitym i najaktywniejszym radnym i staram się to robić. I dlatego na tym się skupiam, a oczywiście wybory czekają nas już w najbliższym czasie, więc mimowolnie te przygotowania gdzieś tam z boku trwają. No wszyscy będą się teraz zbroić, nie da się ukryć, aczkolwiek mamy sezon ogórkowy, czyli letni. Myślę, że chwila odpoczynku przyda się każdemu, nawet od jakiejś aktywności. Trzeba po prostu wyjechać i naładować gdzieś akumulatory, przynajmniej przez chwilę, żeby potem z jeszcze większą mocą móc przygotowywać się do wyborów. Ja, panie redaktorze, w tym roku takiego klasycznego urlopu nie będę miał. Wyjechałem na 2 dni nad polski Bałtyk. Odpocząłem. Oczywiście wolałbym zostać nad tym pięknym polskim, aczkolwiek zimnym Bałtykiem troszkę dłużej. Parawanik był? Parawanik był ze względu na to, że moja dziewczyna jest wielką fanką parawaningu. Oczywiście śmieję się, no ale parawanik był, dlatego że dość mocny wiatr, także no nie obyło się bez tego parawanu. Jak to nad Bałtykiem, co do tego nie ma wątpliwości, ale pewnie zadowoleni wszyscy ci, którym udało się pojechać w tym pierwszym okresie wakacyjnym nad polskie morze, z tego względu, że pogodę mamy rewelacyjną. No dzisiaj w Zielonej Górze się trochę popsuło, pewnie w całej Polsce, ale lato jest piękne. Jak przygotowania do wyborów? Panie redaktorze, dla mnie te przygotowania są naturalną koleją rzeczy. Cieszę się z tego, że dzięki pracy przez 4 lata mogę opowiadać o rzeczywistości, o tym, co udało się zrobić. A tak jak patrzę na niektóre koleżanki i kolegów, no to muszę ją kreować, dlatego że zniknęli kompletnie na 4 lata i teraz gdzieś z tej otchłani politycznej się wyłaniają, wychodzą do wyborców. No mamy też takich polityków w naszym niestety, kraju, niestety śpią. Mamy, no właśnie, panie kadencji. Redaktorze, politycy zapadają w taki polityczny sen zaraz po kampanii wyborczej i budzą się przed kolejną kampanią. Mi się taka polityka zupełnie nie podoba. Na taką politykę nigdy się nie zgadzałem. Dlatego, że tak jak rozmawiam, a rozmawiam naprawdę bardzo dużo z wyborcami, no to dla niektórych politycy są wręcz jak jakieś ufolutki. Ktoś o nich może słyszał, ale tak naprawdę nikt ich nie widział. Pojawiają się dopiero w kampanii, a dzięki takiej, a nie innej ordynacji dostają z tych nadań partyjnych od prezesów z Warszawy dobre miejsca i kolejne 4 lata mogą sobie, mówiąc kolokwialnie, bimbać. A jak wy będziecie dzielić miejsca, jeśli chodzi o listę? Skupmy się na Lubuskiej. U nas jest bardzo duża autonomia, o czym też już wielokrotnie wspominałem. Każdy region ma tę autonomię i każdy region podejmuje swobodnie decyzje o tym, jak te miejsca będą dzielone, jak te listy będą wyglądały. Współpracujemy z bardzo wieloma organizacjami pozarządowymi i przedstawiciele tych organizacji również będą miały swoje, już również będą mieli, przepraszam, swoje miejsca w każdym z okręgów wyborczych. Myślę, że w najbliższym czasie zaprosimy państwa również na konferencję prasową, na której przedstawimy te organizacje. Jest ich naprawdę sporo i w swoich dziedzinach są to niezwykle mocno liczące się organizacje. Chcemy, aby bezpartyjni to była taka prawdziwa obywatelska koalicja, prawdziwa obywatelska, podkreślam, nie jakaś fasadowa, nie koalicja tworzona przez partie polityczne, ale tak naprawdę zbiór ludzi, którzy już od wielu lat działają dla tych swoich małych, lokalnych ojczyzn. Ale niekoniecznie z legitymacją partyjną. Dokładnie, tak? I chcą zrobić jeszcze więcej fajnych rzeczy wspólnie. To jest bardzo ważne. Polityka to gra zespołowa, o tym też pamiętajmy. Jak powinien wyglądać mniej więcej program dla Lubuskiego w takich kilku punktach? Podstawowe założenia, co dla nas w województwie jest w tej chwili najważniejsze? Panie redaktorze, ja
Jak pan redaktor doskonale wie i myślę, że nasi słuchacze już też, jestem wielkim zwolennikiem rozwoju gospodarczego. Uważam, że rozwój każdej dziedziny życia jest pochodną rozwoju gospodarczego. Jeżeli będziemy mieli silną gospodarkę, no to będzie finansowanie na silny sport, na silną edukację, na silną kulturę, na finansowanie spraw społecznych i tak dalej. Tych przykładów można mnożyć bez końca. Ale wie pan, że są tacy, którzy mówią, że gospodarce najlepiej byłoby nie przeszkadzać. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj mówimy przede wszystkim o tym poziomie centralnym, tak? Czyli po pierwsze nie szkodzić. Primum non nocere, tak jak brzmi dewiza lekarzy. Po pierwsze nie szkodzić i również ta zasada powinna być przestrzegana w gospodarce, czyli tej najważniejszej dziedzinie życia, która generuje środki na wszystkie inne dziedziny. Dlatego uważam, że powinniśmy się skupić na tym rozwoju. Oczywiście, jeżeli mówimy o poziomie centralnym, to powinniśmy walczyć nawet z uporem maniaka. O kopalnie miedzi, mówimy tutaj jeszcze o kopalni węgla, ale też mówimy o innych programach, które tutaj w obrębie naszego lubuskiego podwórka możemy robić. Jak obserwuję działania obecnej koalicji rządzącej w województwie, no to cisną się na usta słowa Winstona Churchilla, który powiedział, że gdy brakuje w życiu miejsca na odwagę, to inne cnoty są bez znaczenia. A my nie podejmujemy w ogóle odważnych decyzji. Wie pan, obecna my nie chcemy koalicja być premierami. Ma trochę pod górkę z tego względu, że jest jednak sformułowana z różnych bardzo podmiotów o różnym podejściu do polityki jako takiej. Może nie do polityki wojewódzkiej czysto, ale polityki jako takiej. No jeśli mamy 4 partie polityczne, no to trudno jest za każdym razem wydyskutowywać jeden wspólny kierunek, w którym powinno się rozwijać. A ja się z tym poglądem nie zgodzę. Oczywiście pan redaktor, można powiedzieć, że ma rację, ale tak nie powinno być. Dlatego, że wszyscy powinniśmy grać w tych jednakowych, jednolitych lubuskich koszulkach, nieważne z jakiej partii pochodzimy. Politycy partyjni, czy tak jak ja, jesteśmy bezpartyjni, no bo też jest nas coraz więcej, tak jak mówię, będziemy liczącą się siłą już w najbliższych wyborach, więc o tym również należy wspomnieć. Nieważne, jaką partię politycy reprezentują, bo w pierwszej kolejności reprezentują wyborców i na tym powinni się skupić. Dlatego uważam, że jeżeli byłby pomysł, jeżeli byłaby wola działania, no to ta koalicja również mogłoby podejmować odważne decyzje. A tutaj mam wrażenie, że zawsze znajdzie się jakaś filozofia do braku odwagi, do braku podejmowania decyzji. My jesteśmy w takim miejscu, że musimy podejmować te odważne decyzje, bo za chwilę będziemy skansenem Polski. Będziemy regionem z najmniejszą płacą, z najmniejszą liczbą studentów, z najmniejszą liczbą, w przeliczeniu oczywiście na 100 tysięcy mieszkańców, z najmniejszą liczbą lekarzy i pielęgniarek, bo tak naprawdę wszyscy nasi, moi rówieśnicy wyjadą w poszukiwaniu perspektyw zawodowych. To jest absolutny priorytet dla samorządu województwa, a teraz nie wykonuje się tutaj żadnych kroków. Mam nadzieję, że po wyborach będą zupełnie inne decyzje i przede wszystkim zupełnie inna strategia rozwoju. Bo teraz tak naprawdę tej strategii nie ma. Trochę mniej pieniędzy na różnego rodzaju projekty, bo nie można odmówić zarządowi województwa, że kilka takich projektów aktywizujących na przykład młodych ludzi zostało zrobionych w naszym województwie. Natomiast no, większość tych rzeczy organizowana jest w ramach środków unijnych, a kolejna perspektywa no, nie będzie już tak różowa dla naszego kraju. Panie redaktorze, to są projekty, które owszem, ja oceniam bardzo pozytywnie, ale to jest kropla w morzu potrzeb. To są projekty, które w innych regionach funkcjonują już z powodzeniem od dawna. My tak naprawdę gonimy. A ja chcę, żebyśmy my wyznaczali trendy jako województwo lubuskie, dlatego że mamy największe potrzeby. Jeżeli młodzi ludzie funkcjonują w regionie tak zamożnym, jak chociażby sąsiedni Dolny Śląsk, jak województwo mazowieckie, no to władze tam nie mają potrzeby, aby silić się na jakieś specyficzne, alternatywne i wysoce kreatywne rozwiązania, ze względu na to, że tam ci młodzi ludzie są. I oni mają akurat bardzo wysoki dodatni wskaźnik migracji, zarówno zewnętrzny, jak i zewnętrzny. Myślę, że Lubuskiem może śmiało konkurować z Dolnośląskim, z Wielkopolskim. Panie redaktorze, to już nie jest pytanie, czy może. My musimy konkurować, dlatego że za chwilę będziemy skansenem Polski. Ja nie chcę być skansenem. Ja chcę być faktycznie regionem, w którym dobrze się żyje dla młodych ludzi, w którym młodzi ludzie mogą spełniać swoje marzenia, a nie muszą wyjeżdżać do Poznania, Warszawy, Wrocławia. Ilu takich ludzi zna pan redaktor? Ilu takich ludzi znają nasi słuchacze? Czy no każdy z nas. Każdy z nas po prostu zna kogoś, kto wyjechał do tych większych ośrodków. Dlaczego? No tam miał większe perspektywy. No dokładnie tak. Dlatego my musimy tworzyć te perspektywy tutaj. I fajnie, że są programy. Tylko to nie mogą być tylko i wyłącznie programy społeczne. To muszą być również programy gospodarcze. A mam wrażenie, że
A właściwie jestem pewien, bo też nie ma co się tutaj, mówiąc kolokwialnie, szczypać tym, że marszałek Polak w tworzeniu tych programów gospodarczych jest skuteczna jak Arek Milik. I niestety nie zanosi się na to, aby ta skuteczność się poprawiała, dlatego po prostu trzeba wymienić władzę. Pytanie, jaką siłę sprawczą może mieć samorząd wojewódzki na to, żeby region rozwijał się pod względem gospodarczym. Instrumenty teoretycznie ma. Ma, po prostu ma. Instrumenty ma, natomiast no nie jest to tak prosto, jak się okazuje, przekładać je potem na to, żeby wiele rzeczy się działo. Nie jest tak prosto, dlatego że funkcjonujemy w określonym marazmie już od bardzo wielu lat i tak naprawdę potrzebujemy troszkę świeżej krwi, potrzebujemy trochę nowych pomysłów i dużo, dużo, dużo więcej kreatywności, a potem konsekwencji w realizacji założonych celów. Tutaj widzę, że politycy niestety, ci, którzy obecnie rządzą województwem lubuskim, są nastawieni na trwanie. Po prostu. Mamy trwać, przyspawaliśmy się do stołków i reszta nas nie obchodzi. Tworzymy jakąś fasadę, tworzymy jakąś wizję tego, że pracujemy, ale tak naprawdę nic konkretnego się nie dzieje. I za to mam ogromne pretensje do władz województwa lubuskiego. A jakie to będą wybory? To będą bardzo trudne wybory, myślę, dla wszystkich, dlatego że to pokolenie solidarnościowe, które walczyło o tę wolną Polskę, i już wyczerpało swoje zasoby intelektualne, swoje zasoby kreatywności, swoje zasoby pracowitości. To czas tyka, nieubłaganie. Dokładnie, w związku z tym uważam, że to będą wybory, przy których będzie miała miejsce bardzo duża zmiana pokoleniowa. Pytanie, czy młodzi ludzie będą chcieli pójść i głosować? Wie pan, młodzi ludzie niechętnie chodzą na wybory. Od czasu do czasu zdarzało się, że mieliśmy pospolite ruszenia, ale najczęściej w kierunku ugrupowań politycznych, które no, nigdy nie zawojowały sceny politycznej w naszym kraju, natomiast wychodziły z jakimś dziwnym pomysłem, który wydawać się mógł atrakcyjny dla młodych. No tak, ale właśnie człowieka. Dlatego, że dla młodych ludzi to, co świeże, jest atrakcyjne, to, co nowe. Nawet jeżeli nie jest to podbudowane jakimiś merytorycznymi argumentami, tak jak w przypadku tych inicjatyw, o których pan redaktor powiedział, ale teraz będziemy mieli do czynienia z nowym ruchem, który będą tworzyć ludzie, którzy wciąż są świeży, a do tego są przygotowani doskonale, przygotowani merytorycznie do pełnionych funkcji, bo już od wielu, wielu lat rozwiązują te problemy lokalnych społeczności. Nie miał pan wrażenia... W końcu, przepraszam panie redaktorze, pojawi się prawdziwa alternatywa. Prawdziwa. Ludzi, którzy już coś w życiu zrobili, którzy wciąż są głodni tego, aby robić fajne rzeczy dla swoich społeczności, dla swoich mieszkańców, no a przy okazji wiedzą, jak to robić. To jest bardzo ważne. A nie ma pan wrażenia, że jeszcze kilka miesięcy temu można było powiedzieć, że wybory będą wyglądały następująco? Wszyscy kontra PiS. Takie były zapowiedzi, próby stworzenia jakiejś szerokiej, wielkiej koalicji i mam wrażenie, że czym bliżej wyborów, to mniej mówi się o takim właśnie ruchu. Da się taką tendencję wyraźnie zauważyć. Podejrzewam, że wynika ona z tego, iż po prostu włodarze partyjni skalkulowali sobie, że korzystniej dla nich jest pójść osobno, aniżeli razem. I być tylko i wyłącznie przystawką największych partii opozycyjnych, ale mówi się już bardzo dużo o tym, że zostanie zmieniona chociażby ordynacja, zarówno do wyborów do Europarlamentu, projekt już jest w Sejmie, jak i również w wyborach parlamentarnych. Miałoby powstać 100 okręgów, 3 5-mandatowych. No i taka ordynacja... Prawie Sprawiedliwości już to dokładnie przeliczył i wiedzą, co im się kalkuluje. Dokładnie tak. I taka ordynacja sprawia, że będziemy takim systemem dwupartyjnym. To będzie quasi system dwupartyjny, nie podbudowany kulturą, nie podbudowany zwyczajami, tak jak ma to miejsce chociażby w krajach anglosaskich. Ale sztuczny system dwupartyjny, który ma premiować dwie największe partie, dwa największe ugrupowania. A wybory samorządowe będą ewidentnie sprawdzianem przed wyborami kolejnymi, czy to raczej będzie tak, że one jak zwykle rządzą się trochę innymi prawami? Ja uważam, że wybory samorządowe są najważniejszymi wyborami ze względu na to, że koszula zawsze jest bliższa ciału i to tutaj w samorządzie podejmuje się najważniejsze dla mieszkańców decyzje. I my nie możemy o tym zapominać, a partie polityczne mam wrażenie, że traktują ten samorząd jak swoisty plebiscyt,
chcą nam tutaj nawrzucać Misiewiczo-podobnych kandydatów, a potem my z nimi zostaniemy jak ten przysłowiowy Himmelsbach z angielskim. I to jest bardzo duży problem dla mieszkańców. Ze względu na to właśnie, że głosują niestety na szyld, a nie na konkretnego człowieka. On jest wrzucony gdzieś tam często przez centralę partyjną, tak naprawdę nie musi mieć związków z regionem, zostaje wybrany i potem tym regionem kompletnie się nie troszczy. Czyli w tych najważniejszych wyborach, głosując na partie polityczne, tak naprawdę przesuwamy decyzyjność do Warszawy. No tu teoretycznie powinno być łatwiej, bo często na tych listach możemy znaleźć ludzi, których rzeczywiście znamy, którzy żyją w naszym najbliższym otoczeniu, a nie są jakimś panem posłem czy panią posłanką, która z regionu wyjechała do Warszawy, no i w regionie po prostu się pojawia jak musi, a całą resztę swojej aktywności, jeśli takowa jest, robi w Warszawie. Powinno być łatwiej, ale ja pragnę również zwrócić uwagę na to, że działacz bezpartyjny wychodzi i pyta się mieszkańców, co jest dla was dobre, czego chcecie, w którą stronę powinniśmy rozwijać nasze miasto, gminę, powiat, województwo. Natomiast działacz partyjny dzwoni do Warszawy i pyta się, szefie, co powinienem zrobić. I to jest bardzo duży problem polskiego samorządu, że niestety jest zdominowany przez partię. Właściwie Polska samorządowa jest zalana przez ten beton partyjny. I dlatego powstali bezpartyjni. W kontrze do partii politycznych, w kontrze do tych złych decyzji podejmowanych w zaciszach warszawskich gabinetów politycznych. A dla was będzie to też preludium do tego, aby myśleć o kolejnych wyborach, czy niekoniecznie? Czy chcecie skupić się przede wszystkim na samorządzie i tutaj? Zdecydowanie teraz samorząd jest dla nas najważniejszy. Absolutnie. Dlatego, że tam zapadają decyzje najbliższe mieszkańców, najważniejsze dla mieszkańców. I ta przysłowiowa już, często powtarzana dziura w drodze, kanalizacja, termomodernizacja przedszkola nie ma barw partyjnych. Po prostu to trzeba zrobić. Kiedy poznamy listy bezpartyjnych? Już w najbliższym czasie, cały czas intensywnie pracujemy nad ich tworzeniem. Zgłaszają się kolejne mocne nazwiska na te listy, zarówno działaczy społecznych, jak i przedsiębiorców, rolników, no ale na razie za dużo nie chcę zdradzać. W każdym razie bezpartyjni będą liczącą się siłą w najbliższych wyborach, a to mogę państwu obiecać. No część partii politycznych już odkryła się delikatnie, mówiąc kto będzie jedynką, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy Polacy teraz już się zastanawiają nad tym, jakie nazwisko należałoby zapamiętać i kojarzyć z konkretnym ugrupowaniem. Inna sprawa, że do lata może się jeszcze, do jesieni przepraszam, może się jeszcze trochę zmienić. Myślę, że bardzo dużo się jeszcze do jesieni zmieni. Teraz Polacy żyją urlopem, wyjazdami nad jezioro, wyjazdami nad morze, w polskie góry. No i dobrze. I niech cieszą się z tego czasu, niech cieszą się z tej pięknej pogody, a nie przejmują polityką. Na to przyjdzie czas. W momencie, kiedy będzie oficjalnie ogłoszona kampania, wtedy będzie widać rzeczywiście między innymi bezpartyjnych? Jak najbardziej. Będzie widać bezpartyjnych. Myślę, że będzie widać ciężką pracę, która została już wykonana i ciężką pracę, którą będziemy chcieli wykonać. Łukasz Majza, bezpartyjny. Dziękuję bardzo serdecznie. Przyjemnego sezonu urlopowego. Drodzy państwo, dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Do usłyszenia.